Witam serdecznie na kolejnej wyprawie przez Duże W. Jesteśmy dzisiaj w Kęszycy Leśnej. Za mną widać całą ekipę. Będziemy schodzili do pancerwerków. Plan na dzień dzisiejszy jest pobić rekord z zeszłego roku, czyli ponad 13 km pod ziemią i ponad 5 godzin pobytu pod ziemią. Za chwileczkę będziemy na miejscu. Oglądajcie. Dobra, auto zostawione. Idziemy do wejścia. To jest akurat inne wejście niż to, w którym wchodziliśmy w zeszłym roku. Nie wiem, jak to wygląda. Zapowiadam Michała i z tego, co widziałem w jakichś innych filmikach na YouTubie, jest to kanał odwadniający, czyli jest dość niski. No i trzeba przejść jakieś dobre 200 metrów. Dość mocno schylonym. Co dla nóg może być dość dużym obciążeniem. Do tego jeszcze przejścia z pełnym plecakiem. No ale zobaczymy. Weszli inni, to i my wejdziemy. Zejście było dość strome i dość śliskie, ale wszyscy dali radę. Problem jest taki, że to jest wejście, które musimy iść dalej. No faktycznie, będzie co iść i to w bardzo niewygodnej pozycji. Ale tam zimno. O kurde. Kolejne ubrane. Bywałam we wojsku. Koło wojska mieszkałam. Można wchodzić do dziury. Przełączam się z powrotem na kamerę z głowy. Dochodzimy do głównej drogi ewakuacyjnej. Przepraszam, do głównej drogi ruchu. A zerknij na mapę, dokąd tam to prowadzi? 7 czy 6, tu jesteśmy. Na Bahnhofowo. Bahnhofowo. No to jest, teraz jesteśmy na głównej drodze. Tak. Co? Tu i tu, no. Nie? No będzie najwięcej po drodze, no bo to jest koniec i ślady korytarz. No właśnie. Trzeba będzie się wracać tą samą drogą. To zostawmy sobie coś dla taki szybki wypad. Mamy pierwszy przystanek po 1,5 km. Zdążyliśmy dojść do pancerwerka 736. W 736 weszliśmy do góry, bo nie byliśmy pewni, czy tam jest wyjście na zewnątrz, czy się da wejść. Sprawdziliśmy, jest klatka schodowa do samej góry, jest wybita dziura, także bez problemu 736 można wyjść na zewnątrz, a na zewnątrz jest piękna pogoda dzisiaj. Chwila przerwy i zaraz idziemy dalej. Ekipa robi sobie coś do picia. Chwila pogaduszek, bo nie wszyscy dali radę do góry wejść. Ale to wejście jest zdecydowanie bardziej komfortowe w porównaniu do tego jamnika, który wchodziliśmy, więc na zewnątrz też pewnie będziemy wychodzili właśnie tędy. Ekipa troszeczkę uciekła.
muszę ich dogonić, bo albo będę świecił na siebie, albo będę świecił na drogę. A tutaj zdecydowanie lepiej, żebym świecił na drogę. No to zastanawiam się, jak nam się udało ostatnimi czasy przejść to wszystko bez kaloszy. Bo teraz sobie tego nie wyobrażam. A Michał się bawi przewodnika. Zmieniła się struktura korytarza. Tędy już jechała kolejka. Zostały tory i chodnik. Jest sucho. Korytarz jest dobrze odwodniony, nie ma żadnej wody. I suchutko. I widać pojedyncze nietoperze. No to, że tutaj woda jest głęboko. Studzienki nie są widocznie zapchane i spełniają swoją rolę, odwadniając cały korytarz. Wychodzę jako ostatni. Ostatnie przejście przez dziurę. Jesteśmy na powierzchni. Idź, bo ty mi widzisz pokazać. Na sam koniec. Idealnie się pasowało. Ostatnia dziura, jesteśmy na powierzchni. O tyle lepiej, że my już to zrobiliśmy. A mogłaby jakaś młodzież wykuć jeszcze kurwa 10 centów. By się lepiej przychodziło, prawda? No dużo nie brakuje. No. Nic nie będzie zupełnie komfortowo. Może jak ktoś będzie oglądał ten film na YouTube, niech się z majsterkiem tu wybierze. Mesel, dupa i wykuć. Bo dla starszych to jest troszeczkę za mną. O to, co tutaj narosło tylko. I będzie gitara. Proszę, jak pięknie wygląda niebo po czymś takim. Świeże powietrze. Wylazłeś tu? Tu się bałeś, że zostanie. Ale nie mówiłeś, że obie są mikrowane. Cały czas to mówiłem. Ale są lepiej tędy niż tymi torkami. No to mówiliśmy właśnie, że lepiej tędy. My tu byliśmy. Wyszliśmy na powierzchnię resztkami pancerwerka 736. Od frontu jeszcze jako tako wygląda, ale cała reszta i tył jest wysadzony w powietrze. Wszędzie dobrze, ale w pancerwerku najlepiej. Grill pancerwerkowy zakończony, który... O, słońce świeci za mocno. Który był zwieńczeniem naszej wycieczki. Zobaczyliśmy ciekawe miejsca. Inne pancerwerki niż te, w których byliśmy ostatnio. Grill zakończył się w tym samym miejscu, co rok temu, natomiast pancerwerki, które oglądaliśmy, były na innym odcinku, były zupełnie inne. Tak samo ciekawe, nie wiem czy nie bardziej, bo byliśmy w pancerwerku położonym najgłębiej, czyli 43 metry poniżej poziomu ziemi. Taka ciekawostka. No i co? I na tym kończymy film z dzisiejszej eskapady. Najedzeni, szczęśliwi, zadowoleni. Dziękujemy. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.